Tracimy głowę. Dla Feldy nie warto. Najgorszy wypadek. 2014 lat. Dobra, Przemo. Dzisiaj jedziemy do Balca. O. Koła bezdętkowe, prawdopodobnie 11R20. O. Dętkowe, pierścieniowe. O, prawie jak koparka. Prawie jak koparka, więc pogoda ładna. Minus 1. Czy teraz pokażę, jak po mnie też pokazywał pół stopnia, Michał, ale... Wszystko zmrożone w każdym razie. Chęci są? Są. 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 Dobra, chęci mamy. Nie wiem, czy niektórzy z Was w ogóle się zastanawiali, kto wymyślił opony, jak one powstały. To może tak na szybko powiem dzisiaj Wam, skąd są opony jedynkowe i kiedy powstały. Przemo, coś dawno na ten temat? Dawno temu. Się nie wymyślił. No właśnie, nie. O. Michelin był jedną z kolejnych osób. W 1846 roku opatentował opony pneumatyczne, bo to się nazywa opona pneumatyczna. Niejaki Thompson. I on był inwentorem tego wszystkiego. Scott. Później był Michelin, bracia Michelin, którzy widzieli podczas pierwszego montażu opon pneumatycznych na wyścigu, jak one się prowadzą, jak one jeżdżą. Zaczęli produkować masowo opony pneumatyczne. Jeszcze w międzyczasie był Dunlop, bodajże 43 lata po patencie Thompsona. Też Scott, więc to są takie wszystkie znane marki do tej pory, nie? Dunlop, Michelin, to wszystko wiedzieliście. To wszystko słyszeliście na pewno. Czym się charakteryzują opony pneumatyczne? Mamy dwa oznaczenia, TT i TL. Tubeless, czyli bezdętkowe, i TL. Przepraszam, TT to są opony tube type, czyli opony dętkowe, i tubeless, TL, skrót, czyli opony bezdętkowe. To się na pewno spotkałeś z tym, nie? Z tym się spotkałem. Więc dzisiaj jedziemy do opon dętkowych, czyli TT. Pierścieniowe, wymyślone jakieś 170 lat temu będzie, nie? Coś koło tego. 1846, mamy 2024, czyli około 178 lat temu. To zobaczcie, ile to lat trwa już, ile lat już jeździcie na oponach pneumatycznych. Czym się charakteryzuje opona dętkowa? Otóż ma inne właściwości niż opona bezdętkowa, ale to chyba każdy wie. W samochodach mamy opony bezdętkowe i one właśnie wyparły wszystkie opony, wszystkie, nie wszystkie, ale wyparły właśnie opony dętkowe, bo dętkowe były trudniejsze w montażu, dętkowe były mniej odporne na warunki klimatyczne, dętkowe były szybciej, łatwiej przebijalne, że traciły powietrze i tak dalej. A my dzisiaj robimy dętkową, czyli mamy oponę z gumy, w środku jest jakby dodatkowa dętka, czyli balon, który trzyma powietrze. Między tym jeszcze może być jakiś ochraniacz. No i wiadomo, obręcz, czyli felga. Koła dętkowe stosuje się z reguły w maszynach jakichś ciężkich, wielkich, typu jakaś Fadroma, typu przyczepa rolnicza, gdzie są, jest duże prawdopodobieństwo, że najedziesz na kamień, uszkodzisz felgę. Wtedy dętka pozwala tym oponom jeszcze mieć to ciśnienie. Monster Trucki. Monster Trucki, tak. Więc są wady i zalety, ale może o tym powiemy kiedy indziej. Śledźcie nas dzisiaj, zobaczycie, jak wyglądają opony dętkowe, budowę zrobimy, jak się je zakłada, jak się je demontuje, jak się je zakłada. Wjeżdżamy do miejsca, zobaczcie, jak ten nowy węzeł wiadukt w Strykowie wygląda. To już nie jesteśmy pierwszy raz, bo już jeździliśmy, jak te nasypy robili. Mniej więcej wiemy, gdzie się kierować. Ale zobaczcie sobie wy. Jesteśmy z Przemkiem na robocie, te dwa koła do wymiany. Kierownik mówi, że się maszynki poobrywały. Maszynki to dla niego jest zawór.
Na bliźniaczku, tak jak widzicie, koła pierścieniowe. Tu nawet parę śrubeczek nie ma. Co musimy zrobić? Podnieść. Prawdopodobnie odkręcimy sobie tutaj tę szczotkę. Przyjdzie już po kluczyk nawet. Bo to nie będzie wielki problem, a będzie nam łatwiej wyjąć koło, bo tak byśmy musieli dosyć wysoko podnieść, żeby je wyjąć. A tak nam wyjdzie ładnie, pięknie. No i tutaj parę śrubek wewnątrz, małym pneumatem odkręcimy. To jest centralne pompowanie. Widzicie, ten służy to walcowi, że może sobie sam ciśnienie ustawiać, bo czasem musi mieć tam 1-2 bara, a czasem musi mieć 3, zależy po czym jeździ, to już jest jego osobista sprawa, nie nasza. Więc zobaczcie, co robimy z ciekawości i trzymajcie kciuki, że znowu będziemy mieli farta. Oczyścimy gwint, nakręty, szpilek. To nam pomoże, ułatwi odkręcanie. A tam nie wjedziemy dużym pneumatem. Więc zrobimy to przy pomocy małego. Idę po dużego. Przemo, zostań z małym, ja idę z dużym, po dużego. Tak wygląda walec bez koła. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Pokażę teraz wam, jak się rozbiera koła pneumatyczne typu TT, czyli tak jak wcześniej wspomniałem na początku, tube type, czyli inaczej dętkowe. Pamiętacie, kto je pierwszy opatentował? Jeżeli nie, to wam przypomnę, Thomson ze Szkocji w 1846 roku, czyli było to bardzo dawno temu. O tak właśnie jak robisz, Przemo, bardzo dobrze. Ach, kurde, taki miałem właśnie coś na główce, ale nie wyjdzie. Czemu nie wyjdzie? No i teraz trzeba by przekręcić, nie? A nie, dobra, trzeba odkręcić tam to. Ja wiem, tak, bo to trzeba odkręcić. Tak. A to niżej, niżej, tam głębiej. Co? Głębiej, o przypiaście same, o tutaj, no. O. Tam masz nakrętkę. Nie, zaraz za tej główką, co się kręci, nie? Uh-huh. Tam jest ja chyba... Nie wiem, czy wyjdzie nam też za tą główkę. Tam jest chyba 27. Wyjdzie, wyjdzie, bo to jest na szpilka. O tutaj, no. 24. Coś większego. Dobra. Przemo tam się musi chwilę pogłowić. A ja wam szybko to demonstruję, jak rozkładamy koło pierścieniowe na maszynce. Oczywiście można bez. Na samym początku robiliśmy to bez maszyny. Clean Watt i ile siły w łapach, ile siły w łapach, tyle było bicia. Zakładamy koło pierścienie w naszą stronę. Na zaś pierwszy początek oczywiście spuszczamy powietrze z dętki, jeżeli jest. W tym przypadku już nie mam, bo gdzieś tam uciekło. Kierownik mówi, że mu ścięło, już nie pamiętam, jak on to nazwał, ale inną nazwę podał. Jest to oczywiście kominek, zawór metalowy. Jedziemy sobie powolutku dookoła. Opony te na pewno będą ciaśniej siedziały, będzie ciężej, będą cięższe do zbicia. Dlaczego? Dlatego, że tu temperatura też robi swoje. Nie wiadomo, kto to wcześniej składał, jak składał, warunki atmosferyczne, sami widzicie, jakie są, błoto, deszcz, woda. Dodatkowo asfalt jest ciepły, zmienna temperatura
też powoduje to, że te koła mogą iść dużo ciężej. Tak jak widzicie, zresztą któryś raz z kolei już kręcę dookoła, żeby się udało. Dobra, mamy zbite, teraz zbijamy pierścień, obręcz, która dochodzi do stópki, żeby mieć pierścień, który wszystko trzyma, który dochodzi do felgi na zewnątrz. Już mamy. Przydałaby się łyżka. Twardo, twardo siedzi. To pomóżmy sobie delikatnie młoteczkiem, żeby się zaczął ruszać. O. Chyba widzę, że delikatnie się rusza i zaczynamy z nim pracować. No i teraz on musi ładnie sobie wyjść, a my musimy mu w tym pomóc troszeczkę. Ale zaraz wam pokażę jeszcze jedną ciekawostkę. Na pewno niektórzy z was już zauważyli, że w tym przypadku mamy jeszcze zapukany dodatkowy pierścień. Nie spotkałem się z nim dawno już, ale to będzie jakiś rok, dwa, więc zaskoczenia. Ale zaskoczenia nie ma za dużego, więc teraz dalszy etap, zbijamy z tej strony, kręcimy. Powolutku zbijając oponę. W tym przypadku wiemy, że kominek jest urwany. To aż takiej dużej wagi nie trzeba na niego zwracać. Jeżeli nie zwracacie na niego uwagę, 90% szansy, że ją się urwie. Ale tak czy siak postaram wam się pokazać, jak to zrobić bez urywania. My kręcimy, kręcimy. Jak on będzie na dole, to wtedy mocniej spychamy i powinna nam oponka sobie spaść, nie urywając go. A jeżeli się boicie, to go po prostu musicie wcisnąć. Tak jak ja to teraz zrobiłem. I się na pewno nie urwie. Widzicie? Jest cały. Dobra, mamy zdemontowane opony z felg. Jak wiecie, TT, czyli tube type. Tu był zawór urwany już od początku. Dlaczego schowałem maszynę? Dlatego, że my jesteśmy nauczeni składania opon na felgi pierścieniowe bez maszyny. A ty wcześniej przemo składałeś na maszynie, czy nie? Nie. Nigdy? Rozkładałem, a składałem ręcznie. No, no, czyli taka stara, dobra szkoła. Zdemontować, pomóc sobie maszyną. To jest ciężka na maszynie, nie? Podejrzewam, że kwestia przyzwyczajenia. Ja tak nigdy nie robiłem, może z dwa razy tylko w życiu sobie pomagałem, ale ogólnie stara szkoła najlepsza, najszybsza, tak mi się wydaje. Pierwszymi tak się uczył i nie pokazał nigdy to. Koparka działane. No i było ciężko, nie? Tam dwóch gdzieś łyczkami teraz. Nóżką, pyknięcie. Przemo mówił, że w pierwszym przypadku jest trochę słabo. Zobaczcie tutaj. Zobaczcie tutaj to dookoła. To jest oznaka, że opona czy walec jechał bez powietrza. Co w tym przypadku? Generalnie opona nie nadaje się do wymiany. Kierownik mówił, że nie ma opony, chce jechać dalej, byleby się to przemieszczało. Więc zastosujemy taki trik wulkanizatorski. Włożymy dętkę w dętkę. Czy ktoś go jeszcze stosuje? Myślę, że tak. Jakieś stare dziady, tak jak my. Więc włożymy dętkę w dętkę. Dętka stara, przekroimy ją w pół, włożymy w nią nową i jakieś dodatkowe zabezpieczenie będzie miała. Na pewno nie przyszczypie, dętka dętki też nie przyszczypie. No i jednak ten bok zabezpieczy nam tej oponie, nie? Która mogłaby jednak przetrzeć. To pokaż, jak to robisz. Operacja na nieżywym. Wykręcamy zaworek, wycinamy go. Czemu wam pokażę, w którym miejscu dętkę trzeba rozciąć, bo to też jest ważne. Jeżeli boki opony są rozwalone, chcemy ochronić nową dętkę po bokach, to trzeba dętkę rozkroić. Taki gadżecik, ktoś by chciał łatkę.
ją trzeba rozkroić. Tętkę łatwiej kroić na szwie dookoła. No tak widzę, że proszę. W środku na środku. O. Milimetr nie chodzi, ale chodzi o to, żeby było ochronione to, co ma być ochronione. To był zaworek, może nam część, tak. Zaraz może wam pokażemy, co jest w środku dętki, bo tego na pewno nikt z was ja nie wiem. Widział. Guma. Ale zupełnie inny kolor gumy. Kiedyś talk był, nie? Tak. Ale nie talku było, teraz nie wiem, wszyscy to jeszcze w ogóle tak. Gdzie było ciepło, byśmy napompowali dętkę i zobacz, jaki masz tu ładny stawek. Jeziorko, nie? Od razu się ochłodzi, ale że jest zimno, to no, nie będziemy... Nie wiem, czy nie marzyłem o tym, ale że jest zimno, to... Że nie będziemy morcować. W środku dętki mamy to, czyli dętkę. I widzicie, tworzy nam się taki fartuszek. Czyli co? Rzucamy oponkę tych na stojąco, bo już teraz też. Ja na stojąco. Dobra, Przemo na stojąco, ja z kolei zawsze rzucam sobie oponę i wtedy wsadzam ładnie dętkę, ale nie będę się wtryniał tutaj Przemkowi. Odkręcamy sobie zaworeczek. Smarujemy i skręcamy. Najważniejsze posmarować szczelnie. Bo inaczej będzie tam leciało. Co jeszcze jest dobre w tych oponach? W tych oponach jest dobre to, że można je nawet złożyć bez pasty. I też będzie jeździło. Ale można posmarować, to lepiej ona się ta fajnie układa, nie? No tak, tak, tak. No tak. Ale tak jak mówisz, można... O. A bezdętkową ciężej złożyć bez pasty. No i prawdopodobieństwo, że będzie leciało powietrze między felgą a oponą jest bardzo duże. Więc robimy recykling. Jesteśmy green, czyli nie wyrzucamy, a co? Używamy, dajmy dętce drugie życie w tym przypadku. Postaram się dla was znaleźć, gdzie tu jest napisane TL, czyli tube. Czy TTT, czyli tube type. Nie wiem, czy będzie napisane stricte na tej oponie. Bo walcowe się opony toczą swoim życiem. Co prawda widzę rok 2003. Podejrzewam, że walec będzie gdzieś 90. I co tu mamy? Nie mamy nigdzie TT, czyli tube type. Ale z doświadczenia już potrafimy rozróżnić sprzęt, która jest typowo pod dętkę, która jest bez dętka. Chociaż zdarzyło mi się dwa razy składać bezdętkową oponę jako dętkę. Puścimy trochę powietrza, żeby się ładnie ułożyła dętka w środku. Dętka w dętce. Zobaczcie, w ten sposób mamy ochronioną tą część dętki, o którą nam chodziło, czyli boki, bo opona jest, tu nawet widać pęknięcia. Opona była jechana bez powietrza i wyszły sznurki, więc trzeba jej jakoś pomóc. Czy to zwiększa jej opony żywotność, czy to oponę, czy przez tą dętkę w dętkę opona staje się mocniejsza? Nie. My po prostu chronimy w tej chwili dętkę, żeby jej sznurki nie przetarły. Teraz co nam zostaje następnego? Założyć ochraniacz. Najważniejsze, że ona nie przyszczypie, nie? Bardzo już jest taka sama dętka, jednej jak i drugiej. Ochraniacz musimy założyć nowy, używany. Bo tamten chyba się nie nadawał do użytku, coś czemu mówił. Pęknięty jest to. Możemy pokazać. Pęknięcie, zobaczcie. Takie coś spowoduje, że przyszczypie dętkę. Dętka będzie do wyrzucenia. Ochraniacz. Później ja wam najwyżej pokażę technikę, jak ja składam na ziemi, bo ja nie trawię tej techniki, co Przemo robi, ale powstrzymam się od komentarzy. Każdy ma swój sposób, jak mu lepiej, tak mu lepiej. No i co, teraz ten ochraniacz jest trochę szeroki, tak jak widać. Musi on wejść między oponę a dętkę. Najlepiej, jakby udało się to ładnie, gładko, nie był gdzieś podwinięty,
bo dodatkowo tworzy miejsca takie, w którym może się ta dętka przetrzeć. Jeżeli to robicie już tam któryś setny raz, to na wyczucie wiecie, jak to jest. Jeżeli robicie to pierwszy raz, no niestety warto sprawdzić sobie tam palcem, czy to wszystko ładnie siedzi. Ja obstawiam, że żeśmy zrobili dziesiątki tysięcy już tych opon pierścieniowych. Nie ma to tamto, ale nie ma dnia bez koła pierścieniowego u nas. Czy to duże, czy to małe. I tak się zrobi. Kopareczka, czy nie kopareczka? Może jakaś ta bramka. Bo też się zdarzałem z dętkami. I to chyba, mi się wydaje, że same chińskie, nie? Dużo chińskich. Dużo chińskich jednak. Z dętkami jest cały czas. No dobra, Przemko sobie tu wsadził bardzo ładnie. Tak, jeszcze co powiem wam bardzo ważne w tym wszystkim jest też to, jeżeli zdejmujecie więcej niż jedno koło, ustawiajcie sobie felgę i pierścienie przy tym samym kole, żeby tego nie mieszać. Jeżeli pasowało, wszystko było dobrze w tym zestawie, to niech też tak zostanie. Możecie sobie zrobić dużo przykrości, jeżeli pomieszacie, to coś już będzie nie dochodziło, coś będzie krzywe i trzeba wtedy główkować. A w tym przypadku macie wszystko w kupie i wiadomo co do czego, co z czym. Tu jest ran, gdzie ten pierścień trzymający wszystko w kupie musi ładnie wejść. To też zawsze, ale to zawsze sprawdzamy palcem. Albo tak jak Przemo wyczuł pewnie jakieś tam nierówności rdze, czyści szczotką. Od tego zależy, czy pierścień ładnie się nam ułoży, czy nie. Jeżeli będzie tam jakaś grudka, czy pierścień nie dojdzie do felgi, jest duże prawdopodobieństwo, że go wybije. A co za tym idzie? Lecimy głowę. Dla felgi nie warto. Najgorszy wypadek. Ja skorzystam z sytuacji. Wszystkiego najlepszego, moja Walentynko, małżonko. Dużo szczęścia, pomyślności i miłości. Przemo, korzystasz? Jak najbardziej, skorzystamy też. No to dawaj. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Walentynego. Dużo zdrówka, dużo miłości dzisiaj. Więc nasze małżonki, pamiętajcie, że o was myślimy cały czas. Nawet przy takich kołach. Stara szkoła mówi, że dwie osoby muszą składać koło pierścieniowe, a nowa szkoła od gumiarzy mówi, że jedna osoba spokojnie starczy, a czasem jest nawet tak, że... Czy jedna przeszkadza. Że jedna przeszkadza, że samo się zrobi. Nie będę komentował, bo wszystko idzie ładnie, pięknie. No i jest idealnie. Dobra, teraz Przemek wam pokaże, jak się składa tym innym pierścieniem, gdzie on tam musi trafić. Musi wejść. No to łyżki weźmiemy sobie, pomożemy. Udamy pierścień, obręcz, która trzyma stópkę. No i ten nasz grubasek. Nie trzeba nagiąć łyżką. Ewidentnie jest jeden z grubszych, nie? Tak. I zobaczcie, mamy to co chcieliśmy. Ładnie wszedł ten gruby pierścień do felgi, do palca. Ten pierścień, ta obręcz, która trzyma oponę, stópkę opony, ładnie dojdzie do tego pierścienia. No jeżeli jest wszystko dobrze, nie ma prawa nic się tutaj złego wydarzyć. Nie wiem, napompuj tam 2-3, bo to i tak walec na tylu jeździ. Co musi dobić, nie? No i co, zostaje wam teraz dobijanie pierścienia. Tu już ładnie dochodzi powoli. Z tej strony ten zaczął. Leci, trzyma. Nie. Dobra, jedno koło mamy. Walec gumowy. Łyse opony, bo nie jeden pewnie powie, że łyse opony, czemu łyse? Bo oni walcują jakąś nawierzchnię i musi być ładna, prosta, równa.
Ważne jest jeszcze to w Balca, jak jeździmy, operatorzy mówią, że jeżeli te boki ranty tutaj ma poszarpane, tak jak w tym miejscu widzicie, to już zostawia ślad za sobą. Na takiej drodze pali, ale jak kładą asfalt czy coś masę, to już robi to ślad i opona jest do wymiany. Dobra, mamy założone, trzeba teraz walczyć ze śrubkowym kółeczkiem, trzeba się trochę poszarpać, żeby trafić na szpilki. Około się kręci, felga się kręci i mało miejsc. Ponarzekał, ponarzekał. Trzeba mieć tu, a nie tu. Trzeba mieć farta. Teraz centralny wężyk z badziewiem do piasty. Na teflonik. Gumiarze miejcie ze sobą teflon. Widzicie, balec zrobiony. Stoi na kołach ładnie. Nie ma w nas jakiegoś mega entuzjazmu, dlatego że walczymy z błotkiem, z brudem, już chyba drugi czy trzeci tydzień. Masakra jest. Jest masakra, ale no trzeba zrobić, więc dzisiaj bez śmiechu, bez chichu, ale macie przynajmniej pokazane, co jak zrobić dokładnie od początku do końca. Może ktoś kiedyś będzie popatrzy, będzie musiał walec zrobić, może sobie film strukturowy włączyć. I na pewno pójdzie mu łatwiej. W normalnych warunkach, normalne humory. Nie wiem, godzina czasu, dzisiaj nam zeszło z półtorej, tak nie jest źle. Więc dzięki, że byliście z nami, dajcie suba, łapkę, komentarz. I co? Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.